Dzień dobry, dzisiaj mamy 13 grudnia, a to oznacza, że znowu jestem o rok starsza i tym razem to już naprawdę ostatnia prosta do 30, bo kończę 29 lat. No ale czekoladkę jeszcze można zjeść. Co mamy tutaj? Kinder Bueno. A w kalendarzu kosmetycznym, o już widzę 13, prawie na samym środku, idealnie. W 13 mamy znowu balsam do ciała, oliwkowy. Ten zapach już był w kremie do rąk i powiem wam, że używam tego kremu. I chociaż on bardzo ładnie pachnie w tubce, to nie wiem czemu, tak samo mam z tym kremem na noc. On też inaczej pachnie w tubce, a inaczej na skórze. I tak samo ten krem do rąk w tubce pachnie tak no, ładnie, oliwkowo, ale na skórze on ma taki zapach, który mi się strasznie kojarzy z dentystą, z gabinetem dentystycznym. Nie wiem dlaczego, ale jakoś wydaje mi się, że pod wpływem pH skóry one trochę zmieniają swój zapach. No ale mamy balsam, także na pewno się zużyje. Dostałam prezenty urodzinowe od mojej przyjaciółki Agnieszki. Agnieszki w Pałacu, o której dosyć często wspominam, także możecie kojarzyć. Tu jest kartka urodzinowa, która jest bardzo ważnym elementem corocznego prezentu od Agi. Ona zawsze wybiera piękne kartki. Mamy też Oko Proroka, bo oprócz tego, że Agnieszka jest fanką brytyjskiej rodziny królewskiej, to jest też fanką Turcji. No i stąd pewnie ta bransoletka oraz książka Elif Szafak, Bankar ze Stambułu. Ostatnio zaczęłam zbierać w pewnym sensie książki Elif Szafak, akurat tej nie mam, mam Czarne Mleko i 10 minut i 38 sekund na tym dziwnym świecie, także Bankar ze Stambułu będzie kolejny do kolekcji i mam nadzieję, że w 2023 roku uda mi się w końcu zapoznać z tą autorką. Jest też kolejny kalendarz adwentowy, herbatkowy tym razem, także będziemy mieć kolejną rzecz do otwierania. Tutaj z tego, co już patrzyłam, jest 25 herbatek i 13 różnych smaków, one są tutaj wypisane, więc część się będzie powtarzać i zaraz właśnie zrobię te herbatki, także zaraz otworzę i zobaczę, co tam jest. No a tutaj gwóźdź programu, puzzle 3D z Dubajem. Bardzo jestem ciekawa, jak to będzie wyglądało po złożeniu i czy ja sobie w ogóle poradzę ze składaniem czegoś takiego, ale myślę, że będziemy to składać dzisiaj podczas meczu i jakoś damy radę. Także Agnieszka, bardzo dziękuję. Prezenty są przecudowne, naprawdę przesadziłaś trochę za dużo tego, ale bardzo, bardzo się cieszę i dziękuję. Cześć, z tej strony Marta z kanału Sezon Literacki. Zapraszam na Vlogmas numer 3. To chyba będzie mój ulubiony odcinek tych vlogmasowych vlogów, ponieważ nagrywam to w tygodniu, w którym mam urodziny, także na pewno gdzieś tutaj w trakcie pokażę wam część prezentów, które dostałam, no i też mniej więcej jak spędziłam ten dzień. Także już nie mogę się doczekać, jestem cała podekscytowana, bo uwielbiam mieć urodziny, mimo że to jest mój ostatni rok przed 30, więc robię się coraz starsza. No ale trudno, każdy z nas się starzeje, nie ma co się tym za bardzo przejmować. Jeżeli chodzi o ten odcinek vlogmasa, to nie wiem, czy zdążę przeczytać w nim jakąś książkę i nie wiem, czy jakaś taka krótka opinia się pojawi. Ale mam za to coś innego, również książkowego, żeby jednak ten książkowy element zachować. I jest to taki malutki book haul, ponieważ dotarły do mnie książki z wydawnictwa Poznańskiego i Czwartej Strony, które otrzymałam w ramach współpracy z Księgarnią Wydaje Nam się. Dotarła też do mnie książka z wydawnictwa Relacja, której sobie zrobimy unboxing. No i mam też właśnie dwa prezenty urodzinowe tutaj do pokazania, także zróbmy sobie ten book haul tak na dobry początek. Zapraszam do oglądania. Zacznijmy może od tej najdłuższej części, czyli od książek z Księgarni Wydaje Nam się. Mam tutaj 5 książek, w tym 3 świąteczne, także być może którąś z nich przeczytam w kolejnym vlogmasie. I jeżeli chodzi o te książki świąteczne, to mam tutaj przede wszystkim książkę, o której mówiłam wam w pierwszym odcinku, czyli Zdążyć do domu na święta Anny Haber. Tak jak wiecie, ta książka bardzo mi się spodobała, naprawdę troszkę wyłamuje się z tych świątecznych ramek, także naprawdę byłam nią miło zaskoczona i postanowiłam, że chciałabym ją mieć na półce, nawet po to, żeby ją gdzieś tam później do zdjęć mieć, więc oto jest właśnie na mojej półce Anna Haber i Zdążyć do domu na święta. Pozostałe dwie książki wybrałam na podstawie opisów, wydawały mi się takie bardzo urocze świąteczne, właśnie takie w stylu tych hallmarkowych filmów, o których tutaj ciągle wspominam. I jedna z tych książek to Gabriela Gargaś i Wieczór taki jak ten. To jest historia dziewczyny, która nie miała w życiu lekko i żeby troszkę sobie dorobić, żeby mieć na życie, postanawia otworzyć pensjonat i to jest właśnie jakieś takie małe miasteczko i w pewną grudniową noc do tego pensjonatu trafia grupka nieznajomych, także brzmi to naprawdę jak gotowy scenariusz na świąteczny film. Nigdy w życiu tej autorki nic nie czytałam, więc nie mam pojęcia, jaki jest styl jej pisania, jakie ona historię tworzy, jakich bohaterów. Jeżeli Wy wiecie, to koniecznie dajcie znać w komentarzach, natomiast spodobał mi się ten opis, wydał mi się taki właśnie bardzo przyjemny, bardzo świąteczny, więc stwierdziłam, że to będzie dobra książka do przeczytania w grudniu. I ostatnia świąteczna książka, którą mam w tej paczce, to Natalia Sońska i Garść Pierników Szczypta Miłości. I to jest książka, która po pierwsze skusiła mnie okładką, uważam, że ona jest naprawdę niesamowicie urocza, a po drugie też opisem, tak jak i poprzednia. Tutaj mamy już taką typową romantyczną bohaterkę, czyli kobietę bardzo zapracowaną. Jest to dziennikarka, młoda, ambitna redaktorka w modowym piśmie, która oczywiście nie ma czasu na karierę, na miłość, no ale będzie jakieś jedno spotkanie, gdzie okaże się, że pozna miłość swojego życia. Tak zakładam, bo to chyba nie jest tutaj napisane. To znaczy jest napisane, że kogoś tam pozna, ale no myślę, że wszyscy wiemy, jak to się skończy, bo to pewnie właśnie też jest jedna z tych książek. Także jak widzicie, to też jest historia żywcem wyjęta ze świątecznego filmu. Natalii Sońskiej jako pisarki też nie znam, to znaczy obiło mi się jej nazwisko o uszy, miałam kiedyś nawet jakieś jej książki w domu, ale nigdy nic nie czytałam, także to również będzie dla mnie nowość pod tym względem. Dajcie koniecznie znać, jeżeli znacie te dwie książki, to od której powinnam zacząć, która według Was jest lepsza. No ale mimo wszystko obu książek jestem bardzo ciekawa, bo brzmią bardzo uroczo i bardzo, bardzo świątecznie. Ale żeby nie było tak słodko i cukierkowo, to mam tutaj też manifest Bernardine Evaristo. Jak wiecie, ja od prawie roku próbuję przeczytać inną jej książkę, czyli Dziewczynę, kobietę, inną. Do tej pory mi się to nie udało. Manifest jest trochę krótszy, więc może z tą książką pójdzie mi lepiej. Szczerze mówiąc, nie słyszałam jeszcze zbyt wielu opinii na temat tej książki. To też jest książka wydana dość niedawno. Wydaje mi się, że w ciągu ostatnich kilku miesięcy, chociaż tu chyba nie będzie daty wydania, tylko rok, tak, rok 2022, ale wydaje mi się, że jest to stosunkowo nowa książka i nie widziałam jeszcze za wielu opinii na jej temat, a jest to taka książka bardziej autobiograficzna, tutaj autorka mierzy się ze swoim dzieciństwem, ze swoim dorastaniem i tutaj też z tyłu jest napisane, że jest to książka dla każdego, kto kiedykolwiek czuł się wykluczony lub znalazł się na marginesie i dla każdego, kto chce zostawić po sobie ślad na ziemi. To manifest nieustraszoności. Bardzo jestem ciekawa, tym bardziej, że tak jak mówię, no, chciałabym przeczytać tą autorkę w końcu, chciałabym skończyć Dziewczynę, kobietę, inną i tą książkę również, bo jestem jej bardzo, bardzo ciekawa i tego, jak ona pisze i tego, jakie tematy porusza, więc cieszę się, że ta książka również znalazła się na mojej półce. I ostatnia książka, jeżeli chodzi o Czwartą Stronę, a właściwie tym razem o wydawnictwo poznańskie, to jest kolejna już książka na mojej półce Elif Szafak, tym razem Wyspa zaginionych drzew. Polecaliście mi tą książkę pod którymś filmem, kiedy Was pytałam o to, od jakiej książki Elif Szafak warto zacząć swoją przygodę. Bardzo dużo się pojawiło polecajek właśnie tego tytułu. I to też chyba jest jedna z nowszych jej książek wydana w Polsce, ale widziałam, że naprawdę sporo z Was tę książkę poleca, także stwierdziłam, że też bym ją chciała mieć. No i tym samym jest to już moja czwarta książka Elif Szafak na półce, więc naprawdę w roku 2023 muszę się skupić na poznawaniu twórczości tej autorki. A skoro już przy Elif Szafak jesteśmy, to przy okazji pokażę Wam jeden z moich prezentów urodzinowych, który dostałam od Agnieszki w pałacu. To też jest książka właśnie Elif Szafak, tym razem Bankar ze Stambułu. Także jak widzicie, moja kolekcja naprawdę się powiększa. Zresztą to też jest autorka, którą Agnieszka bardzo lubi, także mam nadzieję, że i mnie spodoba się to, co ona pisze. Także to jest właśnie kolejna książka na mojej półce. No i skoro już jesteśmy przy prezentach, to pokażę Wam prezent od mojego narzeczonego, a jest to przepiękna cegła, książka Anna Karenina, w tym wydaniu ekskluzywnym Świata Książki. Ja sama bym tej książki sobie w życiu nie kupiła, ponieważ odstrasza mnie cena. Cena okładkowa to jest 120 zł, także naprawdę no to jest jakaś kosmiczna cena jak za książkę. Ja rozumiem, że ona jest gruba i ładnie wydana, ale jednak bez przesady, tym bardziej, że to wydanie, tak jak inne właśnie z tej edycji ekskluzywnej, nie ma już tej takiej jedwabistej faktury na okładce. To jest taka normalna okładka, gdzieś tam z błyszczącymi elementami, no ale jednak już nie ma tej powłoki jedwabnej, czy jak to się tam nazywało. Ale mimo wszystko nadal uważam, że jest przepiękna, naprawdę prezentuje się fantastycznie, no ale tylko właśnie jako prezent, bo tak jak wspomniałam, sama bym w życiu tyle pieniędzy na tę książkę nie wydała. No dobrze, jeżeli chodzi o ten krótki book haul, to została mi jeszcze paczka od wydawnictwa Relacja, którą sobie razem odpakujemy. Ja tutaj jestem przygotowana, mam taki nożyk specjalny do otwierania, także zaraz się do tej książki dobierzemy. Ok, pudełko otworzone, a książka, która była w środku, to Maya Angelou Zgromadźcie się w imię moje. To jest druga część tego jej cyklu autobiograficznego, którego pierwszą częścią jest Wiem dlaczego w klatce śpiewa ptak. Ja jeszcze tamtej książki nie czytałam, no ale myślę, że teraz, kiedy od wydawnictwa Relacja dostałam drugą część, no to będę miała większą motywację, żeby sięgnąć właśnie po tę pierwszą, a też słyszałam, że ta książka jest nawet lepsza, chociaż obie są rewelacyjne i trzymają naprawdę wysoki poziom, to podobno ta jest jeszcze lepsza niż pierwsza, także tym bardziej nie mogę się doczekać i bardzo się cieszę, że ta książka również jest na mojej półce. No i właściwie to by było na tyle, jeżeli chodzi o ten fragment filmu. Zapraszam Was do dalszego oglądania i myślę, że jeszcze się tutaj zobaczymy, pewnie w pożegnaniu i takim podsumowaniu, ale na pewno jeszcze przynajmniej raz tak twarzą w twarz będziemy mieli okazję się zobaczyć. Chciałam się tylko na szybko pochwalić, jaką przepiękną kartkę dostałam od moich widzek, które bardzo, bardzo gorąco pozdrawiam. Słuchajcie, nie wiem jak ja żyłam, nie wiedząc, że ta książka w ogóle istnieje. Ja jestem fanką Dzieci z Bullerbyn, to jest jedna z moich absolutnie ukochanych książek z dzieciństwa. No i w tym roku ją zobaczyłam po raz pierwszy i stwierdziłam, że poszukam, może ktoś ma na Vinted. I okazało się, że znalazłam ją na Vinted za 12 zł, więc naprawdę no niewiele. A no myślę, że to jest taka książeczka, którą warto mieć w swojej półce, szczególnie właśnie jeżeli lubi się Dzieci z Bullerbyn. Nie jest tu może jakoś zatrważająco dużo tekstu, ale jest dużo pięknych ilustracji. I naprawdę bardzo, bardzo się cieszę i z całą pewnością ją przeczytam. Może jeszcze właśnie dzisiaj sobie szybko siądę i ją przeczytam, bo tak jak widzieliście tekstu jest mało. I jednak będzie jakaś świąteczna książka w tym vlogu, także zobaczymy. No cześć, chciałam chociaż jednego vloga nagrać tutaj na tle choinki. To jest vlog numer 3 i właściwie zakończenie tego vloga numer 3 i chyba to będzie ostatni vlog, który ukaże się na moim kanale w tym okresie świątecznym. Miałam nadzieję na 4, ale w zeszłym roku też mi nie wyszły 4, jednak to się bardzo rozjeżdża w czasie. No i te 3 na razie muszą wystarczyć, chyba że uda mi się jeszcze coś nagrać właśnie w święta i po prostu opublikować taki dodatkowy odcinek już po świętach, także zobaczymy jeszcze jak to będzie. A teraz przychodzę, tak jak mówiłam przed chwilką, z taką krótką recenzją tej książeczki, bo udało mi się ją przeczytać, zajęło mi to jakieś 5 minut może. No nie ma tutaj za wiele tekstu i nie jest to taka książka, którą można właściwie w jakikolwiek sposób oceniać. Jest to bardzo, bardzo prosta historia, bardzo proste słowa, bardzo proste zdania, napisane jak zwykle z perspektywy Lisy. Mamy tutaj krótko o tym, co Dzieci z Bullerbyn robią właśnie w okresie Świąt Bożego Narodzenia, jak się do niego przygotowują, jak pieką razem pierniczki, jak jedzą po choinkę, jak później zasiadają razem do wigilijnej kolacji. Także jest to wszystko naprawdę bardzo, bardzo słodkie i bardzo urocze i był to taki naprawdę bardzo, bardzo miły powrót do tego, co kochamy z Dzieci z Bullerbyn, także czytało się to super przyjemnie, no ale jednak ciężko to w jakikolwiek sposób oceniać, bo nie ma tutaj za wiele treści. Na przebitkach wcześniej pokazałam wam chyba kilka ilustracji z tej książki, bo uważam, że są naprawdę przepiękne, także jeżeli jesteście fanami Dzieci z Bullerbyn, to myślę, że taką książeczkę warto mieć na swojej półce. Mam tutaj jeszcze kalendarz adwentowy, bo dawno wam nie pokazywałam, co było w środku i chciałam się znowu pożalić na jedną rzecz, ponieważ te dziurki są dosyć głębokie, nie wiem, czy uda mi się to pokazać. Zobaczcie, one są takie naprawdę, naprawdę głębokie, chyba tego nie widać w aparacie. W każdym razie tam jest strugaczka do kredek i ja nie jestem w stanie jej wyciągnąć. Muszę wszystko przechylić, żeby ją wyciągnąć albo posiłkować się czymś po prostu, żeby ją stamtąd wydłubać. Także uważam, że ten kalendarz jest ogólnie tak średnio przemyślany. Ale dobra, otwórzmy sobie razem dzisiejsze okienko. Dzisiaj jest 21 chyba grudnia. Gdzie jest 21? Tu jest 21. I tutaj mamy Shiny Healthy Looking Hair, czyli znowu jakaś pewnie odżywka, maska do włosów, coś tego typu. Odżywka, jest to odżywka do włosów i już wam tutaj staram się zoomować. O, chyba się teraz wyostrzyło. Także tak wygląda. Ogólnie jeżeli chodzi o same kosmetyki, no to w porządku. Jest dużo powtórek, bo było bardzo dużo, chyba za 4 żele pod prysznic, było kilka kremów do rąk i kilka balsamów do ciała. Ale zaskoczyła mnie na przykład ta strugaczka i właśnie ta strugaczka była tam w ogóle dlatego, że chyba któregoś grudnia, 17, była taka zwykła czarna kredka do oczu. To też myślę, że jest coś, co może się przydać, chociaż ja akurat czarną kredką za bardzo się nie maluję, no ale myślę, że jest to coś takiego dosyć neutralnego właśnie. No i myślę, że dlatego ta strugaczka była w kolejnym okienku, no ale to tak jak mówię, nie jestem w stanie jej na ten moment wyjąć, więc chyba dopiero jak otworzę wszystkie okienka i wyciągnę wszystko, co tam jest, to po prostu odwrócę ten kalendarz do góry nogami, żeby to wszystko wypadło stamtąd. Nie wiem, czy pamiętacie, ale na początku zastanawiałam się nad tym Beauty Charmsem. I odkryłam, że on jest tutaj, w ostatnim 24 okienku. Także bardzo jestem ciekawa, co tam w środku będzie. Wzięłam sobie statyw do ręki, żeby tą choinkę troszkę bardziej było widać. Bardzo wam dziękuję, że byliście ze mną podczas tych vlogmasów. Widzimy się już niebawem w kolejnych filmach. Przed nami jeszcze TBR na 2023 rok, przed nami jeszcze najlepsze książki tego roku, także jeszcze dużo fajnych i przyjemnych rzeczy. A jeżeli chodzi o vlogmasy, no to mam nadzieję, że do kolejnego roku i myślę, że w przyszłym roku zobaczę, jak ułoży się moje życie, ale postaram się nagrywać tak właśnie raz na 2 dni, jak to robiłam za pierwszym razem, kiedy publikowałam vlogmas na tym kanale. Mam nadzieję, że mi się to uda. A tymczasem bardzo, bardzo wam dziękuję, że tu byliście i wesołych świąt!